Witajcie serdecznie w kolejnym dniu na feriach, kolejny poranek. Jak wam mówiłem ostatnio, jestem w Czorsztynie i chciałem wam pokazać, dlaczego warto tu przyjechać. Wczoraj tego nie było widać, ale dzisiaj doskonale widzimy przepiękne góry z tyłu. Nasze polskie Tatry i taki widok można mieć z okien. I dzisiaj sobie powiemy na tej lekcji, jak właśnie jest, jak można określić tak przepiękny widok. Słowo, które zawsze polecam maturzystom, to jest breathtaking. My powiemy zapierający dech w piersiach, oni mówią dosłownie zabierający, tak? Mamy oddech breath, mamy wziąć take, no i łączymy piękne słowotwórstwo breathtaking. Jeżeli ktoś zapyta, a co tam robi ing, no to ing tutaj jest od imię słowu czynnego, ący. Robiliśmy lekcję o ingu, 6 różnych użyć końcówki ing, link macie pod koniec i w opisie. Czyli tak oto można powiedzieć, że ktoś miał breathtaking view. Na przykład from his room, z jego pokoju. I ten piękny widok, zawsze też mówię maturzystom, powiedzcie, że podziwialiście. I tutaj wprowadzamy czasownik admire. Czyli na przykład w czasie przeszłym ktoś by mógł opisać, że był gdzieś tam i I could admire, że ja mogłem. I could admire a breathtaking view from my room, czy tam from my balcony. Ale oprócz tego, słuchajcie, czyż to nie jest pięknie? W tym momencie, słuchajcie, patrzę na telefon swój, Czorsztyn. Minus 7, wszędzie biało i pięknie, słoneczko wychodzi. Ale słuchajcie, oprócz tego chciałem was zachęcić, już was zachęcałem raz w lekcji pod tytułem Jak się uczyć słownictwa, do skorzystania ze słownika kolokacji. Oxford daje wam, z reguły to promuje Longmana, ale tutaj akurat Oxford wygrywa. Oxford, słuchajcie, popatrzcie na ten szczyt tam daleko. Oxford wam daje w gratisie słownik kolokacji online. Więc odpalamy mojego laptopa dyżurnego. I słuchajcie, to jest adres tego słownika. W gratisie. Coś pięknego. I wpisałem, słuchajcie, tutaj view. Z tym, że view może też być opinią, tak? Także pierwsze kolokacje będą związane z opinią. Nas to nie interesuje. I tu akurat tą opinię można have, hold albo take. Jako opinię. Zamiast in my opinion, prawda, jest in your. Oczywiście podkładamy różne zaimki. Czyli zamiast in my opinion, in my view, it was a waste of time. Moim zdaniem to była strata czasu. Jedziemy niżej. Zobaczcie, ile jest tych kolokacji, tak? Czyli słownik pokazuje, z jakimi przymiotnikami, z jakimi czasownikami. Tak? Tu mamy adjectives. Tu mamy właśnie verbs plus view. Preposition, z jakimi przyimkami. Ok, i mamy jeszcze raz naszą scenery, czyli krajobraz. I zobaczcie, jakie piękne przymiotniki proponuje nasz słownik. Punkt pierwszy, breath. Taking, to co mówiłem, zapierający tych w piersiach. Fine, lovely, magnificent, spectacular, splendid, stunning, oszałamiający, stunning, superb oraz wonderful, cudowny. I mamy jakiś tam przykład. A room with a breathtaking view across the bay. Czyli zapierających w tych piersiach widokiem across the bay. Bay to mamy jakąś tam zatokę i przez całą zatokę. Z jakimi czasownikami można łączyć nasz view jako właśnie ten widok? Afford, boast, enjoy, give albo have. Zobaczcie, że można powiedzieć nie, że ja tam się cieszyłem, enjoy, ale że mój pokój, tutaj akurat może w jakimś hotelu, most rooms enjoy panoramic views of the sea.
No i tu też jest powiedziane, że ten widok można enjoy. Teraz właśnie mamy przyimki. Z jakimi przyimkami łączy się view? Przed chwilą było, że across the bay, poprzez całą zatokę, i mamy właśnie across albo over, równoznaczny. I jak jest przykład króciutki, view over the valley, czyli widok poprzez całą valley, to mamy dolinę. No i może być oczywiście view from, czyli z. The view from his apartment, czyli widok z jego mieszkania, z mieszkania po amerykańsku, no bo po brytyjsku mówimy flat. Popatrzmy jeszcze, co nam zaproponuje Longman. I mamy view jako mamy teraz opinion też, czyli to nas na razie nie interesuje, ale popatrzmy na wymowę. Mamy w, i długie u. Zawsze wam mówię, że jak są kropeczki, to dźwięk jest długi, samogłoska długa, czyli view. S1, W1. Bardzo ważna informacja, którą nam daje tylko Longman. Robiliśmy o tym lekcję. Co to znaczy to S1, W1? O tym mówiłem, nie pamiętam jak nazwałem tamtą lekcję. Jak się uczy chyba słownictwa, spróbuję to znaleźć i podlinkować. Wymowa brytyjska, amerykańska tradycyjnie. View. View. I amerykańska view. Tu mamy akurat przykład właśnie na pogląd. What's your view on the subject? What's your view on the subject? Czyli jaki jest twój pogląd, uwaga, na tę sprawę, my powiemy dosłownie na ten przedmiot. Ale nas interesuje view, jest w punkcie czwartym. Scenery. Czyli from the top you get a panoramic view of the city. W tamtym słowniku kolokacji też proponowali panoramic view, tak? Czyli widok z panoramą, czyli z samego szczytu, from the top you get, ty otrzymujesz a panoramic view of the city. Tam była też propozycja across i over, tak? Także tu śmiało moglibyście podłożyć a panoramic view over the city albo panoramic view across the city, pod warunkiem, że widzimy właśnie calutkie miasto. A huge nuclear reactor now spoils the view. Jaki piękny przykład, zobaczcie, nawet go wytłuścili. Skoro wytłuścili, to znaczy, że jest to ważna kolokacja. Spoil, zniszczyć, zmarnować. Jedzenie można spoil, można też dziecko spoil, zniszczyć, zmarnować, no ale my powiemy rozpieścić. Czyli spoil, ten widok na ten reaktor atomowy spoils the view, niszczy widok. Przepiękna kolokacja. Proponuję wam ją sobie zapisać i się nauczyć. I słuchajcie, wszedłem jeszcze na chwilę do drugiego, no to w sumie już trzeci słownik, który polecam. Tak, bo mamy Longmana, Oxfordu i teraz Cambridge. Tu też, słuchajcie, są ciekawe przykłady i też pewne rzeczy wytłuścili. W tamtym słowniku od kolokacji pokazywali, że zamiast powiedzieć, że coś miało widok, że pokój na przykład ma widok, to było effort. I tutaj, słuchajcie, effort właśnie nawet wytłuścili. Czyli the rooftop restaurant affords a panoramic view across, znowu dali across the bay, czyli przez całą zatokę. Też dali zatokę. I zobaczcie, czyli mówimy afford i tłumaczą, co to znaczy. Allows you to see a wide area, tak? Czyli pozwala ci zobaczyć wide, no to szeroki jakiś tam teren. Czyli po prostu zamiast has, to powiemy affords, czyli jakby pozwala, bo to jest takie pozwalać metaforyczne, to tak jak mówimy, że nie mogę sobie pozwolić na ten rower, tak? Bo normalnie effort znaczy, że stać mnie na coś, czyli mogę sobie na coś pozwolić. Jak mówię, że na przykład nie stać mnie na ten samochód, to mówię I can't afford to buy this car, tak? Nie stać mnie, by kupić ten samochód. Także effort w takim znaczeniu pozwalać metaforycznym. Jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład. Też wytłuścili, że piękny jakiś tam widok ktoś może ci zasłaniać. I mamy dwie możliwości. Albo block, albo obstruct. Tak? My też mamy słowo obstrukcja. Czyli popatrzmy na przykład. Don't stand in front of me. You are blocking, obstructing the view of the stage. Czyli blokujesz widok sceny. A my powiemy zasłaniasz mi scenę. Dzięki, trzymajcie się.